Siemano. Cześć. Jesteśmy w naszym kolejnym odcinku Linii Mołotowa. Tym razem mamy dla Was strony chemiczne. No, w tym schronie, który jest za nami, się znajduje. Swego czasu była chemia składowana w dosyć mocnych ilościach. 45 ton. Bo wyciągnięto z niego, tak, 45 ton. Komary gryzą. Komarek gryzą, bo jest w środku lasu. No, ale spróbujemy wejść do niego, zobaczyć, jak to wygląda. Czy się nam uda? Raczej chyba nie, bo widzę, trochę jest nasypane. Co ma się nie udać? Ale... Wchodzimy. 45 ton chemii, tak? Tak. Schron, jako schron chemiczny został zlikwidowany. Znaczy, może nie zlikwidowany. Środki chemiczne, które tutaj były, zostały usunięte do końca w 2003 roku. A początek składowania tych środków chemicznych rozpoczął się w 1970 roku. Wykorzystano do tego schron ciężki ognia bocznego, który był pierwotnie w czasie wojny, powinien być pierwotnie w czasie wojny zaopatrzony w dwie armaty kalibru 76,2 mm. Schron dosyć duży. Po wojnie został wykorzystany jako skład środków chemicznych wszelakich. Tak, tutaj były okna strzelnicze, no nie? Z tej strony? Tak. Idziemy dalej, przejdźmy go dookoła. Ty, no zobacz, tu jest cały... Tutaj też jest wał ziemny. Jest wał ziemny, ale z tej strony wejścia nie było, więc przejdźmy dalej. Gdzieś od tyłu musi być. Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy tutaj po raz pierwszy, więc... Wcześniej nie widzieliśmy tych schronów. Czyli co? Z tej strony też ta ściana była zawsze bez wejścia i bez żadnego okna. Bez otworu żadnego wentylacyjnego. Od tyłu też mamy bardzo mocno zasypany. Wiesz co, Adrian, w tym miejscu było wejście do niego prawdopodobnie, nie. Bo to jest tył schronu. I tutaj... Wejścia były z boku, pamiętasz? Tak, ale... Ale mogły być też i z tyłu, ale no nie wykluczamy tego. Okej, dobra. Przejdźmy, zobaczmy ostatni bok tego schronu. Ty, coś się pokazuje? A nie, zobacz, nie da rady. Tutaj było wejście. Gdzieś tutaj na tym boku. No widzicie, no nie da rady chyba wejść do niego, no w żaden sposób. No, został zabezpieczony tak pod takim ale kątem, czujesz, żeby do niego czujesz nie ten wejść. Zapach? Czujesz ten zapach? No mimo czuć taki kurny. No. Adrian, ja wejdę na ten schron na górę, zobaczę co tam od góry się dzieje. Może od góry przynajmniej przez jakieś okienko wentylacyjne da się do... Ty, no jest smród! Autentycznie czuć smród jakąś chemią. Nie wiem, coś dziwnego, bo to ani farba, ani jakiś aceton, ani nic w tym stylu. Nie ma żadnych otworów? Nie. Wszystko jest zasypane dokładnie. Żaden otwór wentylacyjny nie rzuca się w oczy. Powinien być mniej więcej w tym miejscu, a nie jest. To skąd ten smród? No skąd ten smród? Być może były tak silne środki, że tu po prostu w ziemi coś może być. Ale czuć, że śmierdzi. Jesteśmy teraz na schronie. I... kamerujemy go z góry, no ale tak jak Radek wspomniał, no jest smród. Nie, no czujemy, ewidentnie czuć tutaj, kurde, taki dziwny zapach. Dziwny, no w końcu tu było? Tam dalej było czuć piękny zapach lasu, tutaj już nie. Tutaj czuć takie, nie wiem. Nie wiadomo co to jest, ja tego nie potrafię określić co to jest. W każdym razie co wiem, jeżeli
nie da się wejść do tego schronu, no to nie będziemy się tutaj na siłę, że tak powiem, narażać. No nie ma jak. W innym przypadku można by było wziąć szpadel i kopać. I kopać. Ale ciekawe, jak on jest mocno zasypany w środku jeszcze. Wnętrze na pewno jest. Na pewno jest. Wnętrze na pewno jest. W każdym bądź razie, niestety, nie zobaczymy, co jest. Jedynie go tak może się zobaczyć połowicznie. No niestety, no nie da rady w żaden sposób wejść. Schron został zabezpieczony w taki sposób, aby nie dało się wejść do środka niego. Dobry. Pan wie, co tutaj się działo z tym schronem, że on to jest taki zasypany? Wie pan? A może pan powiedzieć? Za komuny SKR, nie? Tak. Wszelkie środki ochrony roślin, które nie zużyte, to tu wpieprzyli. Aha. I zamurowali to. Później, nie wiem, parę lat temu podobno niby opróżnili to i znowu to zasypali. Aha. To nie wygląda, że tam stolnica, tu sąsiad mówił, że to niby oczyścili, ale to dalej to jest nieruszone i te drzewa nieruszone to... To czyli środki ochrony roślin tam w środku. Dzień dobry, szukaliśmy wejścia tutaj, ale nie ma. Nie ma wejścia. Mówię, że są zasypane środki ochrony roślin, niezużyte tu zamurowali. Nie, no nie są. Okej, dobra. Z czasem nie dalej, albo z stanowką na przykład. Także nic nie da. No właśnie, szkoda. Co, nie da rady? Wejść, Radek. Jak nie da rady? Co nie da rady? No to... Ja żeby to wiesz, oglądałem to z dalszej perspektywy, no nie? Ale on był duży, ten schron. No duży. No tak jak tam. No. Schron typu ognia bocznego. No to nie jest taki jak tam był, tam gdzie ten zamurowany. To jest inny. Cały strop ledwo się trzyma. Znaczy ledwo się trzyma, to one też nie w porównaniu z innymi, no nie? Tutaj wszystko leży. A tutaj jeszcze jest studnia chyba. Jest studnia głębinowa? Znaczy nie, to jest jakieś kwadratowe wejście do poziomu ileś, to zobaczę. Jest ale wylane, całe wodą, nie wejdziesz tam. Ale ta ściana leży, zobaczcie. No leży, bo on tutaj dostał, kurczę. Cała ściana tutaj była jeszcze te, jeszcze tutaj były otwory strzelnicze. No w tej chwili jesteśmy pod izbami bojowymi. Tak. No. Także ten. A tutaj właśnie ta cała ściana leży. No tak. On musiał dostać Radek od wewnątrz chyba. Nie. To dlaczego ta ściana to leży? Może od dołu dostał. Albo od góry. Albo od góry. Z góry. No zobacz tutaj. Tutaj wejście było pierwotnie. Tak, tutaj pierwotnie było wejście. Do niego, to zobacz jeszcze jakie rozcapierzone są te futryny. Tak. Na boki. Nie no, tutaj musiał w środku, musiał mieć naprawdę niezłą jazdę. To też jest wejście do izby. Dolnej. Mhm. Jak to wygląda? Nie no, wszystko zawalone. Pokaż jeszcze ty, Radek, wejście z drugiej strony przyświeć. Tutaj jesteśmy na dolnym poziomie, Adrian. Górnego poziomu już nie ma. Tak. Woda. Tak. Tak jak sami widzicie. Na sam dół nie wejdziemy. To jest nasz... Tu było wejście. Pierwotnie tutaj było wejście. Tak, tu było wejście. A tutaj pod spodem było wyjście ewakuacyjne. Tak jest. Zgadza się. Także to jest nasz drugi schron. Wcześniej widzieliście schron chemiczny, do którego się nie można było dostać. A sami słyszeliście, co pan mówił. No tutaj już mieszkaniec
Czyli zna historię. Także wychodzimy i idziemy do kolejnego schronu. Poszukamy dla was kolejnego. Tak, tak Radku? Tak, szczególnie ten drugi chemiczny chciałbym zobaczyć. Ale czy nam się uda wejść? Z opowiadań wiemy, że tutaj są jeszcze schrony, które są nieoznaczone. Nieznane nam były w ogóle, ich położenie nie było nam znane. Także wiemy o tym schronie dzięki uprzejmości. Tak, dzięki uprzejmości tutejszego pana, który z nami rozmawiał. Którego pozdrawiamy. No, doszliśmy do kolejnego schronu. Dzień mamy piękny, słoneczny, ciepło. Również jest to schron chemiczny. Wcześniej widzieliście jeden chemiczny, nie udało się wejść. Słyszeliście, co pan mówi, teraz macie kolejny schron. Jeszcze nie wiemy, czy da się do niego wejść, bo dopiero do niego dotarliśmy. No, rokowania są mizerne, bo są okna. Okna strzelnicze już zamurowane. Ale spróbujemy wejść. A to jest kolejny ten schron chemiczny, tak? Tak jest, spróbujemy Dobra, wejść. Dobra, szukamy wejścia i jak znajdziemy, to wchodzimy do środka. Tutaj mamy jedno okno strzelnicze zamurowane. Tutaj mamy drugie okno strzelnicze zamurowane. Sądząc po tych schronach, Adrian, to najprawdopodobniej były w czasie wojny zaopatrzone, ten schron akurat, był zaopatrzony w dwie armaty 76,2 mm. Dobra, idziemy szukać wejścia do niego. Tutaj jest obsypany ziemią. Ty, to był duży schron. Bardzo duży był. No. Sporych rozmiarów schron. Schron ognia bocznego. Oczywiście w czasach głębokiej komuny używany był za magazyn środków chemicznych, tak? Tak. Środków ochrony roślin, tak jak się dowiedzieliśmy od naszego znajomego, który nas o tym poinformował przy poprzednim schronie. Tutaj widzę, że chyba sytuacja jest podobna. Raczej do niego nie wejdziemy, aczkolwiek tak jakby coś było widać, przynajmniej od góry. Coś, jakaś przerwa jest. Zobaczmy od góry, Adrian. Wejść do niego nie wejdziemy, ale zobaczmy, jak to wygląda przez ten otwór w drzwiach. Tutaj coś widać? I niestety, ale ja czuję. O, czuję chemię stąd. Czuję stąd naprawdę smród chemiczny. Weź ja już teraz czuję. Jak, Adrian? Smród jest tak jakby chloru, ale to ciężko to nazwać chlorem. Jest ciężki, ciężki taki smród. Tu jest gorszy smród niż w poprzednim, co żeście widzieli. No ale tutaj się nie dziw, bo tutaj jest otwarcie. Otwarcie nastąpiło przez kogoś jakiś czas temu, ale zobacz. I dlatego to jest zamurowane. Tak, to nie wywietrzało. Nie wywietrzało. To już podejrzewam, że wiele lat temu ktoś tutaj wybił tą dziurę i ten smród nie wywietrzał, więc ciężki temat. Śmierdzi to mocno. Takie mamy tylko wejście. Nie będziemy się tam ładować do środka. I w tym momencie żegnamy was z naszej wyprawy po schronach chemicznych linii Mołotowa. Niestety, tak jak widzieliście, no, do żadnego nam się nie udało wejść. Nie weszliśmy, ale między innymi zobaczyliście, jak one wyglądają. My tylko żeśmy czuli niesamowity smród. Ten schron z tyłu za nami, tam kawałek jest, jakiś otwór wybity w wejściu. Śmierdzi niesamowicie. Znaleźliśmy schron całkowicie rozpieprzony. Przednie ściany praktycznie nie było.
i zobaczyliśmy, jak to wyglądało od środka. Ale to wszystko dzięki panu zaprzyjaźnionemu, który nas poprowadzał w tym, po tamtejszej okolicy. No, większość schronów ciężko jest znaleźć i nie ma ich w ogóle na żadnych mapach, prawda, więc bez tutejszych nic się nie znajdzie. Także jak się filmik komuś podobał, to łapki w górę, jeżeli nie, również w górę. Tutaj subskrybujcie nasz kanał, to daje nam motywację do dalszej pracy nad filmami dla was. No i zapraszamy do kolejnych filmów. Trzymajcie się, cześć.